Jedną z zalet większości menedżerów tagów, w tym Google, jest to, że mogą uprościć proces wdrażania tagów poprzez ich szablonowanie. Są to wbudowane tagi, w których po prostu wpisujemy informacje, a to sprawia, że ciężkie podnoszenie kodu jest wykonywane przez zautomatyzowane systemy i chociaż Google Tag Manager może wdrożyć prawie dowolny tag, nie jest tajemnicą jednak, że najpopularniejszym tagiem no jest zdecydowanie Google Analytics. Również często jest oznaczany skrótowcem GA. W tym materiale opowiem Ci, jak możemy to skonfigurować oraz budujemy. Tak, razem przyłączając do tego naszą kampanię z naszego Google Analytics. Zatem jestem teraz w menedżerze tagów, w zakładce wszystkie konta. Przechodzę do mojej nazwy kontenera. Musimy chwilę poczekać. Widzimy, że jestem już w obszarze roboczym. Wbieram tutaj. Tak. Widzimy, że możemy wybrać 50 typów tagów, czyli dodajemy nowy. tag, Chwilę musimy poczekać. Tutaj możemy dać konfigurację tagu. Tutaj możemy dać regułę. Ja wezmę na razie konfigurację tagu i kliknę na ten przycisk. Widać, że mamy parę polecanych, niestandardowych. Koduje HTML, niestandardowy obraz. Parę analityki z innych firm. Mamy nasze Base Rate, Audience Center, Google Ads. Google Marketing do wersji klasycznej, czyli wciąż jest tutaj wspierana. Mamy też tutaj z Ad Advisor no oraz z wszelkimi tutaj firmami, które również pozwalają nawiązać współpracę. Tak? Mamy Cora Pixel, mamy Pinterest, tak. mamy też Twitter, czyli te popularne social media. Mnie będzie tutaj interesować pozycja z samej góry, czyli Google Analytics, Universal. Jest na samej górze, jest również polecanych. Tutaj możemy wybrać typ śledzenia. No i wybieramy, co chcemy. Czy chcemy wyświetlenia strony, być może jakieś zdarzenia, dokonana transakcja, jakaś aktywność społecznościowa, jakiś czas, czy również dekoracja linku, czy danego formularza. Ma to na myśli oczywiście wypełnienie danych. Ja wezmę wyświetlenie strony. Tutaj mogę ustawić zmienną ustawień dla naszego Google Analytics. Możemy też włączyć zastępowanie ustawień i tutaj możemy dodać identyfikator naszego śledzenia. I ten identyfikator śledzenia możemy uzyskać z naszego Google Analytics. Czyli jeśli mamy jakąś witrynę dodaną tutaj do naszej strony, widzimy tutaj, że ja mam taką usługę aplikacji, mamy ten numer UA, numeracji, która jest przypisana do tej usługi aplikacji, tak? Musimy to pobrać i możemy to wkleić. Jak widzisz, jest to połączone oczywiście z serwisem Google. Czyli jeśli przejdę do menedżera tagów, to widzimy, że jest również tutaj podpięty pod nasz Google Analytics automatycznie. Czyli ja wezmę ten, tutaj skopiuję ten serwis, wkleję ten identyfikator śledzenia. Również, co chciałbym nadmienić, to że mamy też więcej ustawień. Tutaj możemy ustawić jakieś pole do ustawienia, możemy ustawić wymiary niestandardowe, jakieś ustawienia e-commerce, czy na przykład związane z reklamą. Możemy też ustawić wszelkie konfiguracje zaawansowane dotyczące samego debugowania, ulepszonej analizy linków, może jakiejś funkcji globalnej, czy ustawić skryptu śledzenia. Ja na razie chcę pokazać, jak to będzie się klarowało z naszym Google Analytics. Czyli teraz, gdy wybrałem taką funkcjonalność, klikam Zapisz. Czyli dodajemy teraz regułę. Ja tutaj zaznaczę tą jedyną regułę, którą mam dostępną, czyli All Pages. Widać, że już mamy naszą regułę wyświetlannie dla naszej strony. Teraz zapiszę to. Możemy tutaj nazwać nasz tag. Na przykład ja nazwę tutaj edografia Google Analytics. Zapiszę teraz nazwę tego tagu. Jest już zapisane. Widzimy, że mamy teraz to w naszej wersji roboczej jako jedną rzecz dodaną. Jednakże to jeszcze nie zostało opublikowane na naszej witrynie. Widzimy tutaj na zielonym, że kontener nie został opublikowany. Mamy to wciąż w naszym obszarze roboczym. Tak? Widzimy, że tutaj jest z tej strony dostępne. Możemy cofnąć nasze zmiany z tego okna, ale również je wyświetlić. Co możemy również zrobić, to kliknąć na nasz kontener, który mamy tutaj. No i możemy się upewnić, że nie mamy na razie żadnych tagów, reguł oraz zmiennych. Czyli jeśli cofnę do naszego, tutaj za daleko się cofnąłem. Cołączenie się z powrotem do naszych dodanych rzeczy, do naszego obszaru roboczego. I teraz gdy kliknę tutaj na to, to widzimy, że u góry poprawy będziemy mieli te zmiany i możemy je przesłać. Tak, Mamy ten niebieski przycisk. Czyli kliknę prześlij, mogę dodać naszą wersję, czyli ja mogę napisać tutaj kurs adografia, Google Analytics. Tutaj możemy dodać jakieś szczegółowe opisy zmian, które dodaliśmy być może do tej wersji. Możemy też opublikować to w innym środowisku. Na dole mamy historię aktywności oraz zmiany w obszarze roboczym. Możemy też utworzyć parę wersji, oczywiście jeśli będziemy na bieżąco zmieniać tą funkcjonalność. Ja tutaj kliknę jednak opublikuj. Musimy chwilę poczekać. I zaraz to powinno zostać odnotowane. I teraz już widzimy, że znajduje się to na naszej witrynie. Mamy jeden tak, który obecnie działa. Mamy datę ostatnich zmian oraz zmiennych. Gdy przejdę teraz do mojego obszaru roboczego, to widzimy, że mamy aktywną wersję, która została opublikowana kilka sekund temu i możemy to sprawdzić. I teraz na naszej witrynie będzie to odnotowane tak oraz będziemy mogli sprawdzić to za pośrednictwem jakiegoś pluginu czy źródła strony konkretnej em, analizy zainstalowanej funkcjonalności przez GTM.